Zapraszamy na cotygodniowy katowicki flesz informacyjny. Zobaczmy skrót najważniejszych wydarzeń z miasta. Zakończyła się warta ponad 2 300 000 zł kompleksowa rewitalizacja skweru Fojkisa na Wełnowcu w Katowicach. Prace przy realizacji tej inwestycji ruszyły w czerwcu tego roku i objęły obszar liczący ponad 25 000 m2, położony tuż przy Alei Korfantego. Ja się bardzo cieszę, że kolejna inwestycja, zielona inwestycja w mieście Katowice została zakończona. Kolejna rewitalizacja pięknego miejsca naszego miasta. Tutaj na północy dla dzielnicy Wełnowiec, dla dzielnicy Koszutka, skwer Fojkisa, który nabrał nowego blasku, nowej funkcjonalności i myślę, że będzie cieszył mieszkańców. Zakres prac przy przebudowie skweru Fojkisa był szeroki i obejmował m.in. wymianę nawierzchni i oświetlenia, czy prace związane z infrastrukturą wodną, kanalizacyjną oraz energetyczną. 24 sierpnia w sali koncertowej Miasta Ogrodów miało miejsce kolejne wydarzenie w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Tym razem był to koncert zespołu SBB. Zespół, który tworzy sporą część historii polskiej muzyki, a tutaj wystąpi w dedykowanym projekcie. Projekcie, który łączyć będzie muzykę i efekty wizualne. Dlatego, że ten dzisiejszy koncert ma znaczenie bardzo wielkie, jeśli chodzi o ten tok wydarzeń, które nastąpiły w tym kraju. Ale zachowujemy świeżość wolności. W Katowicach powstaje nowy film Lecha Majewskiego pod tytułem Brigitte Bardot Cudowna. 25 sierpnia w 4. Liceum Ogólnokształcącym imienia Maczka, który jest także planem zdjęciowym, odbyła się konferencja prasowa z udziałem twórców filmu. Akcja Brigitte Bardot Cudowna rozgrywa się w połowie XX wieku w Polsce Ludowej. Główny bohater Adam, którego ojciec nie wrócił z wojny, wyrusza na jego poszukiwania. Poprzez wizytę w katowickim kinie Rialto bohater dostaje się do buduaru Brigitte Bardot, a stamtąd do hotelu zamieszkałego przez postacie zarówno z jego rzeczywistości, jak i wewnętrznego świata. Premierę filmu planuje się na 2019 rok. Zdjęcia będą realizowane oprócz Katowic także w miastach ościennych, m.in. w Zabrzu i Sosnowcu. Z kijkami po zdrowie to jeden z projektów miękkich budżetu obywatelskiego. Gromadzi i integruje mieszkańców katowickiego Zarzecza przy spacerowaniu z kijkami Nordic Walking i nie tylko. To jest projekt skierowany dla mieszkańców dzielnicy. Polega na tym, że chodzimy z kijkami po zielonych dzielnicach Zarzecza i po innych częściach tutaj południowych dzielnic. Więcej informacji na temat realizacji projektów i głosowania w ramach budżetu obywatelskiego można znaleźć na bo.katowice.eu. Na zakończenie cyklu Silesiamen Triathlon już po raz 5 rozegrano zawody triatlonowe w Dolinie Trzech Stawów. Zawodnicy musieli się zmierzyć z pływaniem, jazdą na rowerze i biegiem na dystansach 1/8, 1/4, a najtwardsi na 1/2 Ironman. No na starcie zawodnicy z całej Polski. Mamy i z warszawskich klubów, z wrocławskich, z Krakowa, więc już Silesiamen na tyle już się zapisał w kalendarzu imprez triathlonowych w Polsce, że zawodnicy są z całej Polski, no, którzy wygrywali nie jedne zawody już w Polsce. Wyniki z wszystkich dystansów dostępne są na facebookowej stronie Silesiamen Triathlon. 26 sierpnia na terenie Katowic zorganizowano grę miejską pod tytułem Zagrajmy w Katowicach, która była poświęcona miastu muzyki UNESCO oraz budżetowi obywatelskiemu. Mieszkańcy mają do wykonania kilkanaście zadań. Są to łamigłówki, oczywiście związane z muzyką. Trzeba odpowiedzieć na pytania również związane z budżetem obywatelskim. W tym roku katowiczanie w ramach budżetu obywatelskiego zadecydują, na co wydać blisko 23 miliony złotych. O tym, jakie zadania zostaną zrealizowane, mieszkańcy zdecydują w głosowaniu, które odbędzie się między 10 a 23 września. To już wszystkie informacje na dzisiaj. Pełne relacje dostępne są na katowice.tv.eu oraz comtv.pl. Na kolejny flash zapraszamy za tydzień.